Witam Was serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Bartek i zajmuję się hobbystycznie fotografią przyrodniczą. Dzisiaj odcinek nietypowy, ponieważ z mojej nory pogoda nie rozpieszcza, a podczas kwarantanny przejrzałem całą moją szafę i stwierdziłem, że nie mam takiej unikalnej kurtki, która sprawuje się świetnie podczas pogody wczesnowiosennej oraz jesiennej, czyli odporna na deszcz, która nie przepuszcza wiatru, jest bezszelestna, ma świetny kamuflaż i wygodnie się z niej poruszać. To byłoby bez sensu, gdybym opowiadał o tej kurtce w domu, więc zapraszam Was na filmik, gdzie ocenicie sami, jak ta kurtka sprawuje się w terenie, więc lecimy. A więc jest to kurtka myśliwska Respi 500 Camo firmy Solognak. Na stronach Decathlonu kurtka pojawia się pod różnymi nazwami, lecz podam Wam numer produktu, który znajdziecie w komentarzu pod filmem. I dzięki niemu uda Wam się znaleźć dokładnie ten sam produkt. Jeśli boicie się kleszczu, ta kurtka ma świetne rozwiązanie w postaci ściągaczy na mankietach. Mankiety są na tyle silne, że podczas wykonywanych ruchów rękaw nie przesuwa się na ręce. Kurtka po złożeniu jest niewielkich rozmiarów, jest dosyć lekka i powinna zmieścić się w plecaku lub w biodrówce. Kurtka chroni przed deszczem dzięki hydrofobowej tkaninie oraz mocnym szczelnym szwom oraz odprowadza pot poprzez przewiewną tkaninę. Atutem tej kurtki jest to, że została wykonana z bardzo miękkiej tkaniny polarowej, która ogranicza dźwięk, jaki wydaje ocieranie się o roślinność. Co do kamuflażu, jest to motyw maskujący Camo Brown na każdą porę roku. Nadruk jest odporny na ścieralność oraz nie śmierdzi farbą. Mamy dwie kieszenie na ręce oraz jedną szczelną kieszeń na klatce piersiowej. Kieszenie są nieprzemakalne. Bardzo łatwe w otwieraniu i zamykaniu nawet jedną ręką. Co do prania i suszenia, zalecam prać w 30 stopniach Celsjusza, używać minimalnej ilości proszku bez żadnych środków zmiękczających, nie wirować przy wysokich obrotach oraz nie pracować. Jedyną wadą może być cena oraz to, że po dłuższym noszeniu plecaka materiał w tym miejscu potrafi się zmechacić. Jak widzicie, ta kurtka jest na mnie numer za duża, dzięki czemu mam swobodę ruchów oraz skutecznie zdeformuję postać człowieka, aby jego jednolita sylwetka zlała się optycznym otoczeniem. Mam pomysł na taki odcinek, gdzie zaprezentuję swoje sposoby maskowania. Oczywiście, jeśli chcielibyście takie coś zobaczyć. Podobno ma być nieprzemakalna, a czy jest? Przekonamy się po deszczu. Kurtka jest bezszelestna. Sami się przekonajcie. Jedna czapa, druga czapa. Dopiero teraz zobaczymy, że tu jestem. Mam takie wrażenie, że dzisiejsza pogoda przetestowała tą kurtkę znakomicie. Czuję, że koszulka nam sucha, ale to zobaczymy za chwilę, gdy znajdę jakieś miejsce, gdzie będę mógł zdjąć ją i sprawdzić, gdzie przemaka.
woda ciągle po mnie spływa i wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby mieć też wodoszczelne, nieprzemakalne spodnie do tej kurtki, ponieważ te, które mam z materiału, jak widzicie, przemokły i są troszeczkę ciężkie. Czas na krótkie podsumowanie. Przeszedłem jakieś 10 km w ciągu 4 godzin, gdzie 4 godziny padał deszcz, na przemian z mrzawką oraz takim troszeczkę mocniejszym deszczem. Nie wiem, czy będzie widać na telefonie, ale tak to mniej więcej wyglądało. Jak sprawiała się kurtka, tak więc rękawiczki są dosyć mokre, jak i moje spodnie. Czapka, tam gdzie był kaptur, nie przemokło, jedynie daszek jest mokry. A co w środku? W środku nadal czuję ciepło. Wszystko jest suche, jedynie tam gdzie się mogłem troszeczkę spocić podczas marszu, to jest... Ale koszulka jest sucha i nie jest mi zimno. Jak widzicie, kurtka jest od środka prawie sucha. Widać tutaj, gdzie miałem na ramionach oraz na karku, jest delikatnie wilgotne, ale moja koszulka jest sucha, czyli widać, że ta membrana zdała egzamin. Kurtka jest troszeczkę cięższa, ponieważ materiał nasiąkł wodą, ale po ubraniu dalej trzyma ciepło i chroni przed deszczem. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, wam się podobało. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. W komentarzu napiszcie, czy chcielibyście następny odcinek w takiej właśnie formie, gdzie omawiam swoje szpargały dźwigane na plecach. Więc do zobaczenia w następnym odcinku w terenie. See ya!